zadziwiające było to, że to było już tyle godzin, ponad 4 godziny. Zagrałem około 120 tur tych pierwszych, a zadziwienie moje, że tak ten czas przeleciał. Zdaje się, że to jest taka cecha immanentna cywilizacji, że człowiek przy niej siedzi i gubi czas. Główną jej zaletą było to, że w ogóle się pokazała. Po drugie, że była tak zaskakująco odmienna od dotychczasowych gier. Jej siermiężność w porównaniu z dzisiejszymi czy późniejszymi jest zupełnie oczywista. Natomiast świeżość pomysłu pana Sidemajera oraz tego, że to była mądra gra, ona do dzisiaj jest mądra, to było bardzo zaskakujące, stąd oczywiście pierwsza. Dwójka również mi się podobała, może mniej trójka, może mniej czwórka, chociaż czwórka była lepsza niż trójka. I myślę, że piątka troszkę mnie rozczarowała, gdyby nie dodatki, a szczególnie dodatek ten Brave New World. Natomiast szóstka przeskakuje wszystkie dotychczasowe cywilizacje. Naturalnie, że grając przez tyle lat w rozmaite cywilizacje, zastanawiałem się i dokonywałem pewnych prób. Weźmy może bardzo taki prosty przykład. Dwa państwa greckie, Ateny i Spartę. No, pomyślałem sobie, Sparta w porządku, państwo bardzo militarne, świetna armia i rzeczywiście tak było w historii. Sparta rzeczywiście podbiła kawałek Grecji i nie tylko. Po czym zniknęła. Dobrze, ale mamy Ateny, które mniejszą wagę przykładały do rozwoju militarnego, a naturalnie więcej do rozwoju nauki i kultury. Świetnie się rozwijały te Ateny, nawet opanowały Spartę, obroniły się Ateny przed Persami, po czym zniknęły. Wybranie jednej drogi, takiej bardzo wyraźnej, jest niesłuszne. Jak się okazuje, historia ludzkości wskazuje, że trzeba dbać równomiernie o wszystko. I o naukę, i o kulturę, i o wojsko, znaczy siłę militarną, jak i też o rozwój kulturalny. To się opłaca w życiu i w cywilizacji. Odniesienie do mojej wiedzy historycznej, do tego, co z ludzkością się na przestrzeni wieków działo, jak to te sprawy są wzajemnie powiązane, to jest w tej grze i w tym jest jej wielka mądrość. A przecież wiemy, że w tym momencie nie podbijamy jakiegoś miasta, czy nie niszczymy jakiegoś państwa. Natomiast reguły i prawidła rozwoju ludzkości są tam w 100% zawarte. W tej grze akurat strona wizualna nie jest dla mnie absolutnie niezbędna. Absolutnie ona jest drugoplanowa. Najważniejsza jest myśl i sposób zrealizowania tego pomysłu. Grafika na pewno jest wystarczająca, albowiem z tego, co się orientuję, nie będzie wymagała jakichś gigantycznych kart graficznych i nie ma też fajerwerków graficznych. Natomiast ona jest na tyle przyzwoita i miła, że z przyjemnością na nią patrzę i wiem, co ten obraz przedstawia, że las różni się od łąki, że miasto różni się od morza i tak dalej, i tak dalej. Więc absolutnie uważam grafikę za w porządku. No pewnie, że będą wydziwiać, że może troszkę cukierkowa, że może jakaś taka jest bajkowa. A co mi to szkodzi? To po prostu jest bardzo dobra gra strategiczna, a nie przygodówka. Najbardziej to mnie zadziwił brak robotników, workerów i przemiana ich na builderów, czyli na budowniczych. Waham się jeszcze w ocenie. Jeden i drugi pomysł bardzo mi się podobał. Ma swoje zalety i swoje wady. Z poprzednich części znamy workerów, no, którzy
byli po prostu i pracowali niestety dosyć wolno. Potrzeba było nieraz kilkanaście tur, ażeby cokolwiek wytworzyli. No ale byli. Tutaj natomiast mamy builderów budowniczych, którzy w przeciągu trzech tur mogą wybudować trzy jakieś tam udoskonalenia, ale natychmiast. Więc jedno ma swoje zalety i drugie ma swoje wady, no i ma, bo tych builderów trzeba po prostu wytworzyć na nowo. To było takie najbardziej dla mnie zaskakujące. Myślę też o Fog of War, gdzie to w poprzednich cywilizacjach, na tym ten Fog of War po prostu znikał. Tutaj ta mgła powraca. Ma to swoje zalety, ma to swoje wady, ale ilu będzie graczy, a będą ich miliony, to każdy będzie miał swoje zdanie na ten temat. Nie wiem jeszcze, czy warto rozbudowywać te dzielnice, te komercyjne, te handlowe, czy też naukowe, ponieważ zagrałem tylko 120 tur. Nie udało mi się rozpoznać, czy to niesie w przyszłości jakieś bardzo poważne i cenne zmiany. Ale myślę, że twórcy nie poprzestali na tym, że będzie tylko od taki sobie pomysł, tylko na pewno jest to związane z czymś, co będzie służyło rozwojowi. Zadziwiła mnie aktywność i dosyć znaczna siła barbarzyńców, których w poprzednich cywilizacjach raczej traktowało się do nabicia punktów, experience. Natomiast tutaj oni są aktywni i są tacy złośliwi, więc kto wie, czy tutaj nie będzie też jakaś tkwiła niespodzianka.